Spieszyłem. Bałem się, że tym razem samolot odleci beze mnie. Odlot jest opóźniony, prawda? Tak, proszę pana, jest opóźniony. Właśnie przed chwilą podawali, że z powodu jakiejś burzy na trasie odlecimy 45 minut później. No, to nic strasznego. Proszę pana, ja co miesiąc latam do Londynu i z powrotem i zawsze wypadają gdzieś na trasie jakieś nieprzewidziane okoliczności. Ale w końcu przylepili się na czas. Samolot i tak jest lepszy niż statek. Na pewno, w każdym razie szybszy. O właśnie, a w moim zawodzie szybkość jest najważniejsza. Duszno. To chyba ta burza wisi w atmosferze. Ja jestem o tym przekonany, ale mam nadzieję, że w samolocie będzie chłodno. O, na pewno. Nie mając o tym zielonego pojęcia. No przecież to pan jest ten Joe Alex. No tak, ten sam, mój Boże. Proszę pana, tak nie jestem, tylko jak bardzo nie, ja rozumiem, oczywiście rozumiem, nikomu ani słowa. Pozwoli pan, że się przedstawię. Moje nazwisko jest Knox. Knox? Właśnie. Co właśnie? No właśnie Knox. A, tak, jestem, proszę pana, przedstawicielem handlowym kopalni Brylantów. Co miesiąc latam do Londynu i do Amsterdamu. Tam i z powrotem. No, powrotem także? I właśnie z powrotem także. I pan, właśnie dlaczego pana dzisiaj spotkałem. Jestem, jakby to powiedzieć, latającym komiwojażerem od drogich kamieni. Proszę pana, i co? Wozi pan te swoje brylanty ze sobą? A skąd? Dobra, po pierwsze, nie mogę, bo jestem tylko skromnym przedstawicielem handlowym kopalni. A po drugie, jak pan wie, nie wolno wywozić bez wielkiego cła nieoszlifowanych brylantów wydobytych u nas w kraju. Zbieramy tylko informacje o kamieniach,
jakości, kolorze i tak dalej. Zbieramy zamówienia w Europie i oferujemy hurt wielkim firmom jubilerskim, a ponieważ na rynku światowym jest wielka konkurencja, no więc chcąc... Coś podobnego. Bardzo duszny. A tak, tak. Co to ja mówię? Więc chcąc sprzedać jak najlepiej wydobyte okazy, każda kopalnia musi mieć swoich przedstawicieli, którzy trzymają rękę na pulsie. Tak. A jak się panu podobał nasz kraj? Pan jest tu po raz pierwszy? Tak, proszę pana, jestem po raz pierwszy. No cóż. To naprawdę piękny kraj. A pan słuszność? Wie pan, że ja nigdy nie mógłbym na stale zamieszkać w jakimś filmie. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Jestem stewardessą samolotu, którym państwo za chwilę odlecicie w kierunku Londynu. Chciałam się zapytać, czy mogę być komuś z państwa użyteczny jeszcze przed odlotem. Małych dzieci nie ma, prawda? Przepraszam. Ale może ktoś z państwa ma jakieś specjalne życzenia, które moglibyśmy uwzględnić jeszcze tu, na lotnisku? A czy może być surowa polędwica na śniadanie? Taki duży, surowy befsztyk, drobniutko posikany i przyprawiony pieprzem, solą. Aha, i dwa jajka, też surowe i wbite do wewnątrz. Jeżeli nie znajdę go tu na lotnisku, zawiadomimy drogą radiową Nairobi i jak samolot wyląduje, becztyk będzie na pana czekał. A ja go sama przyrządzę według pana recepty. Samuelu! Powiedz jej, po co ona tyle mówi. Powiedz jej, żeby był duży. No tak, tak. I proszę pamiętać, żeby był jak największy. Bo ten tu fighter Jack za 2 tygodnie będzie walczył o mistrzostwo świata. I nie będzie się mroził głodem, dlatego że w jakiejś murzyńskiej dziurze zabrakło polędwicy. Oczywiście, proszę państwa, dołożymy wszelkich starań, ażeby pan fighter Jack opuścił nasz samolot w jak najlepszej formie. No dobrze. I życzymy zwycięstwa po powrocie do Europy. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś życzenie? Halo, uwaga. Podróżny udający się do Nairobi, Addis Abeby, Kairu, Zuriku, Londynu, proszeni są o załatwienie formalności celnych i udanie się do samolotu. Zdaje się, że pan zostawił jakąś poczuszkę na stole. Gdzie? Tam, gdzie byśmy się zdjęli. Przepraszam. Proszę bardzo, pana paczuszka. A która z pań zapomniała parasol? To ja dziękuję bardzo, pani. A myślałem, że już zaczynam się starzyć i stąd to zapominanie. Ale okazuje się, że młode osoby też bywają roztargnione. Nasi pasażerowie mają pełne prawo do roztargnienia, proszę pana. To do nas należy opieka nad nimi i nad ich rzeczami. Czy ktoś z państwa ma jakieś towary do zadeklarowania? Czy nikt z państwa nie wywozi zakupionych albo otrzymanych z Unii Południowoafrykańskiej nieoszlifowanych brylantów? No. A może oszlifowane brylanty powyżej karata? No? Przypominam, że odkrycie tych kamieni w czasie kontroli może narazić osoby wywożące je bez zezwolenia na duże przykrość. Czy pani ma w walizce same osobiste rzeczy? Tak, poza tym materiały z kongresu, na który zostałam zaproszona. Tak, naukowe materiały? Tak, z kongresu Unii Spirytystów Wyzwolonych. Rozumiem, proszę pani. A pani? Ja mam tylko osobiste rzeczy. No i kostiumy do występu. Pani jest artystką. Tak, proszę pana, jestem śpiewaczką, jazzową i tancerką. Piękny zawód, dziękuję pani.
A pan? Tylko osobiste rzeczy i to. A co jest w tym pudełku? Czaszka. Czaszka. Pan będzie raz sklep otworzyć pudełko. Proszę nie dotykać tego. To jest najcenniejsza czaszka świata. Najcenniejsza? A któż to jest? Napoleon? Nie. Antrolepitecus africanus. Tak, a czy pan ma zezwolenie na wywiezienie tej czaszki z kraju? Oczywiście. Wiozę ją do Muzeum Brytyjskiego. Dziękuję. Przepraszam za natarczywość, ale nie jestem ekspertem od czaszek. Czy widział pan większe paskudztwo niż ten czerep? To pana bezpośredni przodek. Przed pół miliona lat. Coś podobnego. Mój przodek. Raczej jego własny. Dobry wieczór, Mr. Nox. Znowu w świat. Znowu jak co miesiąc. Tak? Pan będzie łaskaw otworzyć łańcuszkę. A co jest w teczce i w tych paczuszkach? W teczce są listy i prospekty firmy, a w paczuszkach prezenty dla dzieci znajomych. Tak. Kaczuszka i nosorożec. Proszę pokazać łaskawie. Proszę uprzejmie. Jak zawsze Mr. Nox, małe prześwietlenie. No, ale moglibyście się w końcu odzwyczaić od tego. Fred, Mr. Nox, do ciebie. No i po cóż to wszystko, panie Płynek? Jestem tylko urzędnikiem, Mr. Nox. Jeżeli pan chce zaprotestować, musi pan to zrobić wobec moich zwierzchników. A pan? Mam tylko swoje rzeczy osobiste. Tak, dziękuję panu. A pan? No nareszcie. Czy pan wie, że oni mnie zawsze prześwietlają aparatem rentgena? No? No myślą zapewne, że ktoś, kto jest przedstawicielem kopalni brylantów, nie może być uczciwy. No widział pan, znowu nie startujemy. Czyżby znowu coś, przepraszam bardzo, czy stało się coś? Zaraz się dowiem. Znowu przesuwają schodki. Spóźniony pasażer. Proszę bardzo. Miejsce numer 18, proszę bardzo. Czy zdążył pan zapakować cały swój bagaż do bagażnika? Nie mam bagażu. Żadnego? Żadnego. Czy ma pani jeszcze jakieś pytanie, czy mogę siadać? Najmocniej pana przepraszam, chciałam tylko pomóc, dlatego że niektórzy pasażerowie bywają roztargnieni i... Dobrze, dziękuję pani.
herbaty i bułkę z masłem. Tak, proszę pana, za 5 minut przyniosę. A czym panu można służyć? Nie, proszę kibiliżankę herbaty i kieliszek rumu do kibiliżanki, czy pani uprzejma. Nie będę nic jadł. Tak, proszę pana. A panu czym można służyć? I ja nic nie będę jadł, poproszę tylko o herbatę. Tak, proszę pana. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Howard Grant i jestem kapitanem tego samolotu. Razem z moim kolegą będę państwa pilotował aż do Londynu. W imieniu naszego towarzystwa lotniczego i całej załogi życzę państwu miłej i szczęśliwej podróży. Gdyby państwo mieli jakieś życzenia, proszę kierować się na ręce naszej stewardessy, panny Barbary Slop, która zrobi wszystko, co w jej mocy, aby je spełnić. Dziękuję państwu. Życzę dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc, kapitanie. Dobranoc. Czy wlać panu rum do filiżanki? Jeśli pani uprzejma. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę pana. Słucham pana. Roman, czy pan wie, że ten młody człowiek, który wszedł pod te, to przestępca? Wie pan chyba, że przestępcy nie są dla mnie najbardziej egzotycznym zjawiskiem. Skąd pan o tym wie? Ja? On pracował u nas i okradł kopalnię. Chyba go właśnie wypuścili. To Anglik. Pan zdaje się nie dostał cukru. Przepraszam bardzo, ale ja nigdy nie pijam z cukrem. Ten człowiek jest bardzo niebezpieczny. Dla kogo? Dla społeczeństwa, dla mnie. Proszę pana, pan jest ekspertem. Ekspertem Scotland Yard. Niech pan wróci na niego. Uwagę, on jest zdolny do wszystkiego. Wobec pana? No on może przypuszczać, że to ja przyczyniłem się do jego uwięzienia. A przecież tacy ludzie zawsze sobie sami zawdzięczają swój upadek. To jest zbrodniarz. W samolocie nie musi się pan obawiać. Na lotnisku także niebo by nie uciekł. A w Londynie tym bardziej. W końcu jeśli to przestępca, to raczej on powinien obawiać się pana, a nie pan jego. Nie no, na pewno. Na pewno. Ale pan zwróci na niego uwagę, prawda? Oczywiście. Jeżeli nie zechce pana udusić, weź to. Przyglądano mu się, kiedy wchodził. Założę się, że nawet pana nie zauważył. Był oślepiony światłem po wejściu z lotniska, a poza tym patrzał na stewardessę. Jutro będzie szczęśliwy, że wyszedł z więzienia i może wrócić do domu, do swoich. Na pewno. Tak, dziękuję. O, dziękuję bardzo. Czy mogę jeszcze państwu czymś służyć? Ja bardzo. Życzę państwu dobrej nocy. Dobra.
Dzień dobry. Kawa czy herbata? Herbatkę poproszę, proszę pani. Kawa? Herbata, herbata. Herbata. Tak, herbata. Panu? Ja proszę kawę, jeżeli pani uprzejma. Dla pana. Proszę Państwa, proszę się uspokoić, proszę wrócić na miejsca. Popełniono morderstwo. Zaraz nadejdzie dowódca samolotu. Co tu się stało? Zamordowano mojego sąsiada, pana Noxa. Pan na pewno nie żyje. Kapitanie, mam do pana prośbę. Słucham. Proszę zawiadomić drogą radiową Nairobi, że na pokładzie została popełniona zbrodnia i proszę zaraz wysłać depeszę do Johannesburga. A kto pan jest? Ach, jestem ekspertem Scotland Yardu. Tak, tak, dziękuję. Ponieważ znajdowałem się tak blisko miejsca zbrodni siłą rzeczy, więc będę na pewno uczestniczył w prowadzeniu śledztwa. I myślę, że najlepiej będzie rozpocząć je natychmiast. O której lądujemy w Nairobi? Za godzinę. Oczywiście, niech pan wydaje polecenie. Pańskie stanowisko upoważnia pana do tego. Panno Barbaro, niech pani poprosi Neda. Ned, pozwól na chwilę. Depesze, tak? Tak. Proszę to zaraz wysłać i proszę natychmiast przekazać mi odpowiedź. Co ten pan każe? Tak jest. Niech mi pan pomoże, łaskawie. Dobrze. No. Państwo będą łaskawi zająć swoje miejsca. Panią poproszę o listę pasażerów i bilety. Spróbujemy od razu dowiedzieć się tego, czego możemy się dowiedzieć. Oczywiście nasz samolot zostanie zatrzymany w Nairobi i nikt nie odejdzie, dopóki nie znajdą mordercy. Myślę więc, że... Proszę pana, proszę pana, ja muszę być jutro w Londynie, ja mam występ w sobotę. Samuelu, co on mówi ten facet, co? To tajniak. No to, ale... No, on mówi, że nas zatrzymają w Nairobi. Panie, czy pan to mówi serio? Najzupełniej. Widzi pan chyba, że zostało popełnione morderstwo? No, ale czy nas to chodzi? No myśmy go przecież nie zamordowali. A ten tu Fighter Jack musi być jutro w Londynie. No i bardziej niż ta panienka. Cały świat czeka na ten mecz. No, my mamy kontrakt na 100 tysięcy funtów. I nie będziemy trzymać tu zawodnika w takim klimacie na samym równiku. Dlatego, że jacyś tam faceci nie mogą się zabijać w domu, jak przyzwoici ludzie, ale pchają się tu między przyzwoitych pasażerów. Oczywiście. No, ma pan z pewnością rację. Dlatego proszę państwa wszystkich o pomoc. Morderca jest wśród nas. Nie przyszło mi to do głowy. Jest tu pośród nas. Jest! Tylko nie możemy na to liczyć, że się przyzna. Proszę bardzo, to lista i bilet. Dziękuję bardzo. Proszę. Kapitanie. Tak, słucham. Pan może zostać teraz z nami? A oczywiście. Kolega prowadzi samolot, tak nie jestem tam potrzebny. Może pan zostawić. Myślę, że najprościej będzie, jeśli państwo zechcą krótko odpowiedzieć na kilka moich pytań. A więc... No. Pan... Pan Nox to jest akurat bilet zabitego. Może to nawet i dobrze. Z tego biletu dowiadujemy się, że nazwisko jego brzmiało Richard Nox, że był przedstawicielem kopalni brylantów Flora, że zamówił ten bilet przedwczoraj, to znaczy dnia 1 czerwca, że udaje się do Londynu, skąd zamierza powrócić po 3 dniach pobytu. Po
poza tym napisane jeszcze, że był mieszkańcem Johannesburga. To wszystko. Kapitanie, czy samoloty do Londynu odlatują codziennie? A tak, oczywiście. Wspaniale. Nie przypuszczałem, że mamy tak znakomite komunikację lotniczą. Pan profesor George Berkeley. To pan. Tak, jest. Pan również udaje się do Londynu. Bilet zamówił pan przed miesiącem. Czy to się zgadza? Tak, zgadza się. W jakim celu odwiedził pan Unię Południowoafrykańską? Jestem antropologiem. Przybyłem tu z polecenia Królewskiego Towarzystwa Archeologicznego, a także na zaproszenie moich południowoafrykańskich kolegów prowadzących wykopaliska w Transwaalu. Ostatnio udało nam się wykopać szereg czaszek, które przesuwają historię człowieka w Afryce o około 100 tysięcy lat. Prasa o tym wiele pisała, więc chyba jest to państwu znane. 100 tysięcy lat? Samuelu, co on bredzi ten facet? Czy on jest trzeźwy? Mógł pobijanemu dziabnąć tego faceta. On ma w pudełku trupią czaszkę, sam widziałem. Posłuchaj, no chyba wie co gada. No profesor, a ty nie myśl o tych 100 tysiącach lat, tylko o 100 tysiącach funtów. No ale... Pani Izabella Eton. Miałem przyjemność podziwiać panią kiedyś. Pani również wraca do Londynu. Bilet zamówiła pani przed 2 tygodniami, tak? Tak. Ja podpisałam kontrakt na 2 wstępy w Johannesburgu i 2 w Cape Town. Ale chcieli, żeby przedłużyła turnę po południowej Afryce. Jestem związana londyńskim kontraktem. Tak. Ja muszę być w sobotę w Londynie, proszę pana. Ja mam występ w Alhambrze. Dziękuję pani na radzie. Pan... Horace Robert. A to pan. To pan właśnie wczoraj nieomal spóźnił się, prawda? Tak, a co to ma do rzeczy? Nie powiedziałem, że to ma coś do rzeczy. Bilet dla pana zamówiono i opłacono w Londynie, tak? Tak. Czy w tym jest także coś podejrzanego? Nie, w samym fakcie nic. Wczoraj byłem przypadkowym świadkiem rozmowy pana ze stewardesą tego samolotu. Zapytała pana, czy zdążył pan cały bagaż zapakować do bagażnika samolotu. Z odpowiedzi pana wynikało, że nie posiada pan żadnego bagażu. Oczywiście ten fakt nie miał prawa zainteresować nikogo, ale w tej chwili musi nas ciekawić każde niecodzienne zdarzenie w tym samolocie. Więc co, czy nie wolno podróżować bez bagażu? Ależ wolno, tylko... Proszę pana, odpowiedź Johannesburga. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu jest początek, tak? Tak, dziękuję jeszcze. Przepraszam pana bardzo. Mówiliśmy o podróżowaniu bez bagażu. Oczywiście chyba nie pogniewa się pan, jeżeli poprosimy pana o wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. Dostał pan odpowiedź Johannesburga? Owszem, dostałem i właśnie między innymi jest to mowa o panu. Więc dlaczego pan pyta? Bo fakt, że to właśnie akurat pana na godzinę przed odlotem wypuszczono z więzienia oraz fakt, że rodzina opłaciła panu bilet powrotny do Anglii, nie wyjaśniają jeszcze wszystkiego. Wiem już, że został pan poddany dokładnej rewizji osobistej na lotnisku. Urzędnicy celni byli tak dokładni, że podali w depeszy spis przedmiotów znajdujących się w pańskim posiadaniu. Zaraz. To jest czek podróżniczy na 30 funtów angielskich, pęk kluczy, zapalniczka, grzebień, chustka do nosa, paczka papierosów, na ręce zegarek marki Chronos. Czy to się zgadza? Tak, mogę tylko podziwiać sprawność tych panów i ich pamięć chociaż.
Osobiście wolałbym może, żeby ją ćwiczyli na sonetek Szekspira. A nie, z tym poglądem pana nie będę się spierał. Chciałbym tylko jeszcze dowiedzieć się, za co został pan skazany na karę... Czy to także należy do sprawy? Mogę pana zapewnić, że nie za morderstwo. Nie wypuściliby mnie po upływie 18 miesięcy. Zostałem skazany za zwykłą grę. Brylant. Więc i to panu zdążyli zadepeszować. A nie. To zdążył mi powiedzieć zmarły pan Knox. Bardzo się przeraził, kiedy zobaczył pana i wiedząc, że jestem ekspertem Scotland Yardu, prosił mnie, żebym zwracał na pana uwagę, ponieważ może pan mu wyrządzić krzywdę. To takie buty. I na co ci to było, przyjacielu, zabijać faceta, kiedy na sąsiednim fotelu spał tajniak ze Scotland Yardu? Jest pan na pewno znakomitym bokserem, ale pozwoli pan, że to śledztwo będę ja prowadził. Zgoda? Zgoda. Ale jeśli będzie pan je prowadził tak, jak pan pilnował tego nieboszczyka, to możemy posiedzieć w tym przeklętym Nairobi do końca życia. Ale jedź pan dalej. Niech się to raz skończy. Mamy co innego wszyscy na głowach, prawda, Samuel? Cicho, cicho. No ten pan jest z policji. No tak. A policja lubi pogadać. A tak. Ma pan rację. A co to nas obchodzi? I pan również, że nie upilnowałem życia Mr. Knoxa, chociaż mnie o to prosił. I mówił, że na pokładzie jest człowiek, który go nienawidzi. No ale dlaczegoż miałby go pan nienawidzić? Myślę, że wiedział, co mówi. Jestem synem jubilera z Londynu. Ojciec przed 2 laty przysłał mnie tu na praktykę. Pracuję w drogich kamieniach i chciał, żebym spędził rok w sortowni nieszlifowanych brylantów przy kopalni Flora. Zacząłem pracę i przez kilka miesięcy wszystko szło normalnym trybem. A potem, owego dnia, straż zatrzymała mnie przy bramie. Znaleziono kamienie w kieszeni płaszcza, który niosłem na ramieniu. Oczywiście skazano mnie. Dostałem stosunkowo niski wyrok. Myślę, że zawdzięczam to ojcu, który był w stosunkach z Florą od dłuższego czasu, od wielu lat. To wszystko. Ale jaki to ma związek z panem Knoxem i jego lękiem na pański widok? Knox. On najlepiej wiedział, że to nie ja ukradłem te brylanty, ale on. Ach, tak. Nasi przedstawiciele handlowi mają dostęp do sortowni, muszą orientować się, jaki towar będą ofiarować nabywcom. Tak. W tym okresie nastąpiły 2 kradzieże. Sortownie są doskonale strzeżone i było jasne, że złodziejem może być tylko albo któryś z sortowników, albo jeden z przedstawicieli handlowych. A tak się złożyło, że 2 pozostali sortownicy byli na zmianę nieobecni w czasie obydwu kradzieży. Zacząłem badać dni obecności przedstawicieli handlowych i doszedłem do tego, że jedynie Knox był obecny na terenie kopalni w czasie obydwu dni kradzieży. Dnie te były odległe od siebie o miesiąc, trwało więc trochę, zanim zdążyłem sobie to wszystko odtworzyć. Tak. Na nieszczęście, moje nieszczęście, o podejrzeniach nie zawiadomiłem dyrekcji. Chciałem pokazać, jakim jestem inteligentnym i godnym zaufania młodym człowiekiem. A potem, owego dnia, przyszedł Knox. Byłem sam. Wszedł, stanął przy wieszakach, na których wisiał mój płaszcz. Zdjął swój, powiesił, potem obszedł ze mną stoły sortowni, zaglądając kamień. Nie patrzyłem na niego, chociaż śledziłem go spod oka, chciałem go złapać na gorącym uczynku. Widocznie to zauważył. Odszedł od stołu, stanął przy wieszakach, a ja porządkowałem kamienie na stole. I wtedy właśnie
Musiał włożyć mi te bryłki do kieszeni. Wyszliśmy razem. Zamknąłem drzwi pancerne i klucz włożyłem do kieszeni. Jadaliśmy w restauracyjce naprzeciwko kopalni. Potem na rozprawie dowiedziałem się, że Nox podejrzewał mnie od samego początku. Zawiadomił dyrekcję. Powiedział, że widział, jak wkładałem kamienie do kieszeni. Umówionym znakiem zaalarmował strażników i to się stało. Na rozprawie nie powiedziałem ani słowa. Nie uwierzyliby mi, a zresztą czemu nie zawiadomiłem dyrekcji o moich podejrzeniach? Powiedzieliby, że usiłuję się bronić, obciążając mojego oskarżyciela. Na szczęście mój ojciec uwierzył. Kiedy przyjechał na widzenie ze mną, powiedział, że musi mnie oczyścić. Ale Nox okazał się sprytniejszy od nas obu. W każdym razie wypuścili mnie po odsiedzeniu połowy kary. To się nie dziwię, przyjacielu, żeś go dziabnął. Tak. Mam większego pecha niż się spodziewałem. Przecież zdaję sobie z tego sprawę, że pan mi nie może uwierzyć. Ale co mam panu uwierzyć? Że wchodząc nie widziałem Noxa. Zorientowałem się, że leci tym samym samolotem dopiero wtedy, kiedy ta panienka krzyknęła, ja wstałem. Podszedłem do trupa. Nie. Nie zabiłem go, ale trudno mi go żałować. Tak. Ale przecież ktoś musiał go zabić. Na razie jest pan jedyną osobą, która miała wyraźny powód, żeby to zrobić. Pan Samuel Hollow. O, to pan. Pan również leci do Anglii. Bilet zamówił pan przed miesiącem. Mieszka pan w Cape Town, tak? No tak. Ale czego pan jeszcze szuka? To jeden zabójca panu nie starczy? Zamyślisz pan, że tego faceta zabijało pół tuzina osób? Za parę minut pozwolę sobie państwu powiedzieć, co o tym wszystkim myślę. Ale żeby oskarżyć jedną osobę, trzeba przedtem wyeliminować pozostałe. Proszę łaskawie odpowiadać na moje pytania. No jest dobrze. Jestem trenerem tego tu chłopca. Tak. No, cześć. Za chwileczkę. No. Wychowałem go na mistrza świata. Prawie na mistrza. Tak, no bo mistrzem świata wagi ciężkiej jest Murzyn. I Litaj. I chociaż chcieliśmy, żeby ta walka nasza odbyła się w Johannesburgu. Tak? Mielibyśmy murowane 50 tysięcy ludzi pod golym niebem. No ale u nas istnieją te cholerne przepisy, które zabraniają walczyć białemu z Murzynem. No i musimy jechać walczyć do Londynu. Czy to panu wystarcza? Wystarcza. Pan Jack Briggs. No, to jest ja. To pan? Tak. No tak, to jest właśnie on. Ta. No a Fighter? Fighter Jack to jest jego pseudonim ringowy. Ja mu wymyśliłem, kiedy zaczynał, to lepiej brzmi, prawda? Pan również leci do Londynu? Tak, bilet zamówił pan przed miesiącem, mieszka pan w Cape Town. To jest napisane. Jasne. No, czy żaden z panów nie zna zmarłego? Nie, no szkoda, nie widziałem go na oczy. Czy ja mogę znać całą południową Afrykę, panie? To nie Monako. Ani ja, panie. Nie znam się na kamykach. Pani Agnes Nox. Pani nosi to samo nazwisko, co zmarł. Czy jest pani jego krewną? Nie zupełnie, proszę pana. Przed 25 laty byłam jego żoną. A to heca, Samuelu. Z
zupełnie jak w kinie. Pan będzie łaskaw zostawić tego rodzaju uwagi dla siebie, mój młody człowieku. Jest pan źle wychowany. A poza tym znajdujemy się w obliczu śmierci. Przepraszam pana. Z biletu pani wynika, że mieszka pani w Birmingham, w Anglii, że bilet zamówiła pani w Johannesburgu przed miesiącem i teraz wraca pani do kraju, tak? Bardzo słusznie, proszę. W jakim celu przybyła pani do Południowej Anglii? Na Światowy Kongres Stowarzyszenia, którego jestem przewodniczącą w moim mieście. A jeśli wolno spytać, jakie to jest stowarzyszenie? Stowarzyszenie pań spirytystych wyzwolonych. Proszę pana. Proszę panią, czy to jest organizacja związana z wywoływaniem duchów? Można by to i tak określić w wulgarny sposób. Zresztą chętnie informuję każdego o celach i zadaniach naszego stowarzyszenia. Wydaje mi się jednak, że nie jest to najstosowniejszy czas i miejsce na tego rodzaju rozmowy. Na pewno. Chciałbym tylko jeszcze wiedzieć, czy jest pani rozwiedziona ze swym mężem? Zostałam wychowana w rodzinie, która uważa rozwód za sprzeczny z zasadami boskimi i ludzkimi. Uznałam za stosowne opuścić dom pana Knoxa w chwili, gdy dowiedziałam się, że w czasie swoich podróży oddaje się on regularnie rozpuście z osobami płci żeńskiej, które bardzo niechętnie obdarzyłabym dumnym mianem kobiety. Tak, rozumiem. Czy pochodzi pani z południowej Afryki? Nie. Pan Knox poznał mnie w moim rodzinnym Birmingham. Byłam bardzo młodą dziewczyną. On wtedy też był młodym człowiekiem. Byłam posażną sierotą. Już wtedy wykazywał wielkie talenty jako komiwojażer. Między innymi potrafił mi tak zręcznie przedstawić zalety swojej osoby i swojego charakteru, że wyszłam za niego za mąż i wyjechałam z nim do jego ojczyzny. Na szczęście nie mogłam sprzedać dwóch nieruchomości, co do których nie były zakończone dochodzenia spadkowe. Dzięki nim mogę nadal żyć we względnym dobrobycie. Reszta mojego posagu pozostała w rękach tego niecodziennego człowieka, któremu oby Bóg wybaczył ten i wiele innych jego czynów. Tak, rozumiem. Siedziałem w poczekalni dworca i rozmawiałem z panią mężem, kiedy zauważam panią. No, sprawiał wrażenie najbardziej zaskoczonego pani widokiem. Czy to znaczy, że nie widzieliście się państwo w czasie pani pobytu w Johannesburgu teraz? Nie przypuszcza pan chyba, że chciałam go odszukać. Nie wiedziałam nawet, czy żyje, dopóki nie zobaczyłam go na lotnisku. Już wtedy powiedziałam sobie, że jeżeli spróbuje odezwać się do mnie, nie odpowiem, nie zareaguje w ogóle, jak gdyby był w powietrzu. To znaczy, że zobaczyła go pani po raz pierwszy od wielu lat, tak? Tak, proszę pana. No i oczywiście, jak mi to pani? Po cóż miałabym go zabijać? Dla mnie on umarł przed 25 laty. Nie istnieje dla mnie do tego stopnia, że nawet nie wywołam jego ducha i nie zamienię z nim ani jednego słowa. Myślę, że postąpi pani co najmniej konsekwentnie. Tak. Kapitanie. Tak, słucham. Chciałem pana zapytać. Czy pan nie zetknął się nigdy z panem Knoxem? Nie. Ja nie widziałem go nigdy. Być może zresztą, że leciał kiedyś ze mną, ale rzadko zaglądam do kabiny pasażerskiej. Mam masę roboty w czasie lotu i postoi samolotów na lotniskach tranzytowych. Nie przypominam go sobie. A pani? Może nawet go kiedyś widziałam, ale widuję przecież setki osób. Ludzie wsiadają na różnych lotniskach, po drodze wysiadają, jest wielki ruch, a my, stewardesy, mamy dokładną instrukcję, którą każą okazywać nam wszystkim pasażerom jak największą uprzejmość, ale zabraniają zawierania znajomości z pasażerami, mężczyznami. To jest bardzo źle widziane. Tak, rozumiem. Dziękuję pani. Panie kapitanie, jeszcze jedno. Chciałbym zapytać, gdzie była załoga samolotu w ciągu nocy? No, proszę pana, zwykle bywa to tak, że jeden z pilotów prowadzi maszynę, a drugi drzemie na łóżku naprzeciw radiotelegrafisty. Ale tej nocy było nieco inaczej, bo chociaż państwo nie wiedzieliście o tym,
Przelatywaliśmy przez obszar niewielkich, gwałtownych burz. No, w takiej sytuacji cała załoga musi być na stanowisku. Bo samolot może w każdej chwili trafić na zupełnie zmienione warunki atmosferyczne. Huragan, wyładowanie elektryczne. Nie opuszczaliśmy naszej kabiny od momentu startu. No, był ten wyjątek, kiedy wszedłem, ażeby państwa przywitać. Tak. A jeżeli chodzi o stewardessę, to... Właśnie, tak. Śpi ona tu, w tyle samolotu. Tu gdzie jest lodówka, bufet i inny urządzenia. Proszę. A tu jest dzwonek, którym pasażerowie w każdej chwili mogą wezwać się do kabiny. Proszę pani. Czy pani wchodziła tutaj w ciągu nocy? Nie. Zajrzałam tylko mniej więcej godzinę po zgaszeniu światła i kiedy zobaczyłam, że pasażerowie śpią i wszystko jest w porządku, wróciłam do siebie, nastawiłam budzik i usnęłam. Byłam nawet zadowolona, że samolot wystartował prawie pusty, bo w czasie takich długich przelotów nie można czasem zmrużyć oka, zwłaszcza kiedy lecą matki z niemowlętami, które trzeba karmić co 2 albo 3 godziny. Zresztą mam połączenie z kabiną pilota i w razie gdyby zaistniała jakaś konieczność albo niebezpieczeństwo, pierwszy pilot może mnie natychmiast wezwać, nie wstając od steru. Dziękuję pani. Tak, myślę, że wszystko jest już jasne. Nie będziemy stali zbyt długo w Nairobi. Morderca jest wśród nas i nie było zbyt trudno oddzielić go od pozostałych pasażerów. Proszę. Istnieje tu pewien podstawowy podział na morderstwo zaplanowane i dokonane pod wpływem nagłego impulsu. W tym wypadku ważny jest fakt, że samoloty z Johannesburga do Londynu odlatują codziennie. Państwo rozumiecie, prawda? No niechże pan mówi. Jeszcze chwileczkę. Panie kapitanie. Słucham pana. Można jeszcze raz poprosić radiotelegrafię. Proszę pana, czy pan, pierwszy pilot lub drugi pilot, opuszczaliście w ciągu nocy swoje pomieszczenie? Nie, proszę pana. Mieliśmy po drodze burzę tak, i tak, cały to czas... Tak, ja wiem. Ale czy istnieje możliwość, żeby któryś z was opuścił to pomieszczenie niezauważony przez mnie? Nie. Zresztą siedzieliśmy obok siebie, ja tuż za nim, przy drzwiach otwartych i cały czas podawali nim komunikaty meteorologiczne nadawane przez stację na trasie lotu. Dwukrotnie musieliśmy zbaczać straty, żeby nie wpaść w burzę. Tak. I możecie panowie pod przysięgą zeznać, że nie rozstawaliście się? Chyba tak, proszę pana. Tak, pod przysięgą. Ja i oni obaj. Prawda, kapitanie? No, ja mogę przysiąc za was, bo bez przerwy widziałem was obu. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy. Wracajmy do sprawy. A więc morderstwo z premedytacją, zaplanowane, wymagałoby jednego, mianowicie tej prostej okoliczności, że morderca wykupiłby bilet po panu Noxie. A... Jak nam wiadomo, mord można zaplanować tylko wtedy, kiedy się wie, którym samolotem poleci ofiara. Tymczasem pan Nox mógł odlecieć każdego dnia wybranym przez siebie samolotem. To więc eliminuje wszystkich pasażerów i całą załogę. Zaraz, zaraz. Pan chce przez to powiedzieć, że nikt go nie zabił? Nie, przeciwnie. Chcę powiedzieć, że pana Noxa mógł zabić ktoś, kto wiedział, że poleci on właśnie tym samolotem. A mógł wiedzieć tylko ten, komu on to zwierzył. Ale
Tymczasem Knox zarezerwował bilet dopiero przedwczoraj, a pozostali pasażerowie na miesiąc lub co najmniej 2 tygodnie wcześniej. Ale mógł to być mord niezaplanowany. Pana Knoxa mógł zabić na przykład... Na przykład pan Robert. Widząc go przypadkowo zaraz po wyjściu z więzienia na pokładzie tego samolotu, mogła go także zamordować jego była żona, której wyrządził tak wielką krzywdę. Ona również spotkała go przypadkowo. Oboje, leżąc w kabinie tego samolotu, bezsennie mogli dojść do wniosku, że muszą go zgładzić z tego świata. Właśnie teraz, w tej chwili, kiedy leży uśpiony, bezbronny w ich rękach. Ale zatelefonowałem od razu do Johannesburga i otrzymałem odpowiedź z urzędu celnego. Pan Robert został poddany dokładnej rewizji osobistej i wyświadczono mu tym jedno z większych przysług, jakie można człowiekowi wyświadczyć. Dano mu żelazne alibi. Nie posiadał przy sobie sztylet. Jak wiemy, nie miał również bagażu, który mógłby go ukryć. Pan Knox, jak wiemy, także nie mógł mieć tego sztyletu, gdyż również został poddany dokładnej rewizji na lotnisku. Pani Knox nie ma także żadnego alibi, ale ma bilet zamówiony o wiele tygodni wcześniej. Dlatego więc przypuścić trudno, że żeby ten zbrodniczy przyrząd należał do przedmiotów i codziennego użytku, tak jak szminka czy puderniczka. Dlatego, chociaż pani Knox nie ma tak żelaznego alibi, postanowiłam poszukać kogoś, kto miałby większe szanse zabicia go. Niestety musiałem wyeliminować wszystkich pasażerów, a jak państwo słyszeli, piloci i radiotelegrafista zgłosili gotowość potwierdzenia swojego alibi pod przysięgą. No więc kto? Pozostają jeszcze tylko 2 osoby. Jedną z nich jestem ja sam. Kapitanie, to jakiś wariat? Nie, proszę pani. Ten mord został zaplanowany. Ale jak? Jeżeli pan Knox wykupił bilet dopiero przedwczoraj, a pozostali pasażerowie o wiele tygodni wcześniej. Ja zresztą także. Otóż wydaje mi się, że pan Knox, który przemycał nieoszlifowane brylanty z południowej Afryki, będąc pod stałą kontrolą celną, musiał poszukać sobie wspólnika. Najprostszy logiczny pomysł polegałby na znalezieniu takiego człowieka pośród załogi samolotu. Jak wiemy, pan Knox miał wrodzoną łatwość wymowy i zawodową nawiązywania kontaktu z ludźmi. No, proszę mi powiedzieć, z jakim członkiem załogi my, pasażerowie, mamy najwięcej do czynienia? Pan chyba oszalał? Nie. To pani była nieuważna. Nieważne? Co pan chce przez to powiedzieć? Bo przecież, proszę pani, nikt na świecie, podając drugiemu człowiekowi herbatę, nie może wiedzieć, że pija on bez cukru, jeżeli widzi go po raz pierwszy w życiu. A ja wczoraj wieczorem spytałem pana Knoxa, zdaje się, że pan nie dostał cukru. Na co on, przerażony zresztą wejściem pana Roberta, odpowiedział mi odruchowo, nigdy nie pijał. Oczywiście mógł to być przypadek. 1 na 1 000. Przecież nie zechce pan mnie oskarżyć o morderstwo tylko dlatego, że zapomniałam dać pasażerowi cukier do chleba. Nie, oczywiście, że nie. Chcę panią oskarżyć o morderstwo dlatego, że będąc wspólniczką pana Knoxa i znajdując się w poczekalni lotniska w czasie odprawy celnej jako stewardesa tego samolotu, zamieniła pani z nim zręcznie paczuszki. W jego paczuszce znajdowały się brylanty. Pani zabaweczka dziecinna. I tam też od razu nastąpiło nieporozumienie. Knox powiedział urzędnikowi celnemu, że w paczuszkach znajdują się nosorożec i kaczuszka. Tymczasem okazało się,
że owszem, kaczuszka była, ale zamiast nosorożca była niania z lalką. Ale to oczywiście też mógł być przypadek. Ważne jest co innego. Jeżeli mam rację, to musi okazać się, że pan Knox latał ostatnio w samolotach, w których pani była stewardessą i dlatego tak późno zamawiał bilet, bo robił to dopiero wtedy, kiedy był pewien, że pani leci. I znowu chce pan powiedzieć, że fakt, że ktoś, jakiś pasażer mógł ze mną lecieć kilka razy, albo nawet nie pamiętam, to wtedy można mnie oskarżyć o morderstwo? Też nie. To są wszystko dodatkowe okoliczności obciążające. Ważne naprawdę jest tylko jedno. Jeżeli zabiła pani Knoxa, zrobiła pani to jedynie po to, aby przywłaszczyć sobie brylanty, za których przemycanie do samolotu płacił pani prawdopodobnie jakąś drobną sumę w stosunku do ich wartości. Myślę, że te brylanty musiała pani gdzieś ukryć. Mogą być ukryte na przykład w pomieszczeniach gospodarskich, ale nie sądzę, aby pani to zaryzykowała. I dalej. Jeżeli nie pani zabiła Knoxa i jeżeli nie uda się pani tego udowodnić, no to jedyną osobą, która mogła to zrobić, będę ja sam. Dlatego nie pozwolę się pani ani kroku do chwili, kiedy samolot nie dotknie ziemi. Nie pozwolę pani zrobić nic, co by pani pozwoliło na pozbycie się tych brylantów. Jak to? Więc pan... To wszystko. Nie mówiąc już o tym, że pan Knox zrobił się niespodziewanie szybko senny po wypiciu tej herbaty bez cukru. Sądzę, że również został odurzony, bo gdyby krzyknął w chwili śmierci, zostałaby pani niewątpliwie odkryta. Ale to już wykaże analiza lekarska. Ty! Ty szpieclu! To już wolę. Chociaż nie lubię, kiedy młode dziewczyny zabijają ludzi dla pieniędzy, a potem same giną na szubienicy.